Dzisiaj jestem w bardzo ciekawym miejscu, przy ulicy Nakielskiej. Mam tutaj dzisiaj drzwi otwarte w tym oto mieszkaniu, trzypokojowym. Jak było widać, z balkonem. Pierwsi klienci już poszli, ale może ktoś jeszcze się zdecyduje. Koza. Co zwraca uwagę? Piękne podłogi, deska sosnowa, oryginalne sosnowe drzwi do wszystkich pokoi. Z dużego pokoju wychodzimy do części takiej dziennej, wspólnej, połączonej z kuchnią. I tu mamy wejście do dwóch sypialni bądź pokoi dziecięcych. Jeszcze miejsce na przykład na telewizor. Tu mamy na podłodze bardzo oryginalne kafle. Ta szafka jest otwarta, ponieważ tutaj jest zmywarka, chciałam to pokazać. Zabudowa górna, dolna, okno. Bardzo fajnie zostawione cegły. Tutaj wolno stojąca zabudowa, lodówka z zamrażarką, kuchenka mikrofalowa, piekarnik, dodatkowe miejsca do przechowywania, siedzisko pod oknem. I zapraszam Cię do sypialni albo pokoi dziecięcych. Znowu stolarka wewnętrzna, oryginalna sosnowa, piękna sosnowa deska na podłodze. No i taka ozdoba. Okna PCV z widokiem na ulicę Nakielską, ale tuż za ulicą mamy park nad kanałem i plac zabaw. Bardzo ciekawe miejsce, bardzo fajna lokalizacja. Mieszkanie jest po kapitalnym remoncie. Wymaga oczywiście pewnych drobnych prac wykończeniowych, może przemalowania, ale jest naprawdę oryginalne. Fantastyczna tapeta na ścianie w drugim pokoju dziecięcym. Tu również deska sosnowa, troszkę skrzypiąca, czyli klimat tej starej kamienicy. Są sosnowe parapety i tutaj znowu park nad kanałem wraz z placem zabaw. Mieszkanie jest bardzo przestronne, wysokie, w pięknie odnowionej, odrestaurowanej kamienicy. I tutaj korytarz, drzwi wejściowe. A tu jeszcze mamy łazienkę z kabiną prysznicową połączoną z WC, z oknem. Wszystko naprawdę wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Bardzo oryginalna podłoga. No i niewątpliwie kuchnia, która robi dosyć duże wrażenie, jest szalenie efektowna. Tutaj za tą sową mamy piec gazowy. Mieszkanie posiada ogrzewanie z sieci gazowej miejskiej. No to właściwie taki element, który można by sobie w jakiś sposób zabudować. A tak poza tym mieszkanie nie wymaga żadnych nakładów. Z tej strony od ulicy Dolina też bardzo ładnie odnowione kamienice. Może jeszcze z tego okna pokażę. Więc dość przyjemny widok z każdej strony. I tą częścią dzienną, wspólną wracamy sobie do pokoju dziennego. Jest naprawdę duży. Myślę, że można go bardzo fajnie zaaranżować. Szczegóły tej oferty oraz wirtualny spacer po mieszkaniu znajdziecie na stronie liberanieruchomości.pl. Zapraszam serdecznie na prezentację. Nie została jeszcze dzisiaj złożona żadna oferta zakupu, także możesz być pierwszy albo pierwsza.
mieszkanie na drugim piętrze, w kamienicy, z balkonem, kozą, piękną stolarką wewnętrzną, sosnowymi deskami na podłodze. Zapraszam bardzo serdecznie.